Czyli najpierw co? Najpierw gramy. No. Najpierw niech słuchamy. Gra muzyka. Niech sześcioletni chłopiec pokaże, na co go stać. Sześcioletni kawaler. Kawaler. Bardzo mistrz. Prosimy, mistrzu. Pan wykona utwór przygotowany. Najgłośniej, tam podgłoś. Tak, podgłoś sobie. Tak, czekamy w napięciu. Proszę grać. I tak wspaniale gra. Przekonacie się Państwo jeszcze w tej audycji za jakiś czas. Proszę zostać z nami i być w napięciu. A zobaczyć artystę będzie można na stronach internetowych radia, na naszym Facebooku, gdzie będziemy, zamieścimy niebawem relację filmową z tego wydarzenia dzisiejszego. Jolanta będzie rozmawiała teraz z tatą, czyli krwią z krwi, z kości. Tego małego talenciaka kołobrzeskiego, oby mu się jak najlepiej ten debiut, ale wie pan, że tu jest u nas tak, że kto już wdepnie do studia Bałtyk, to później praca. Same sukcesy. I potem sukcesy. Jest skazany na sukces. Jolanta, dowiedz się jak to, no ile możesz się dowiedzieć, jak to jest w tych rodzinach z tymi zdolnymi dziećmi? Moim gościem jest Waldemar Sommer, tata właśnie utalentowanego Wiktora. Pierwsze pytanie, panie Waldemarze, jak to się robi? Jak to się robi, że dziecko jest tak utalentowane? Tak naprawdę nie mogę odpowiedzieć. A kiedy pan odkrył na to talent? Pytanie, jak odkryłem edukację muzyczną, mój synek rozpoczął na początku października. I ja, będąc wiolonczelistą, powiem szczerze, że przez pierwsze dwa tygodnie tylko serduszko mnie troszkę bolało, że niestety nie może on być wiolonczelistą, ponieważ jest leworęczny. Ale po dwóch tygodniach, jak zaczął cuda już wyprawiać na klawiszach, to było bardzo miło i po miesiącu czasu zaakompaniował mi Ave Maria Gunoda, do którego akompaniamentem jest pierwsze preludium Jana Sebastiana Bacha, które trwa ponad 4 minuty. Jest bardzo ciężkie dla malutkiego dziecka. A po dwóch miesiącach grał cykl koncertów z kolędami, naturalnie na święta. Od momentu, kiedy zaczął przygodę z muzyką na dobre. Tak, od momentu, kiedy zaczął przygodę z muzyką, bo wcześniej nie miał styczności z instrumentem, ponieważ ja również nie grałem ponad 10 lat na wiolonczeli. A jako młodsze dziecko nie przejawiał chęci jakiejś, nie sięgał po instrumenty, nie próbował tam czegoś? Nie mógł sięgać, bo niestety uczciwie mówię, że żadnych instrumentów w domu nie było od momentu jego urodzenia. I skąd to? Ja zacząłem grać rok temu dopiero. To jak to się stało, że on zrodził się, obudził się w nim ten talent? Bo to patrzymy na niego, on się cieszy, on podchodzi do instrumentu i traktuje taką przyjemność. Nie robi tego z miną, bo tata mi kazał. Nie. Tylko on cieszy się z tego, co robi. On niesamowicie się cieszy z tego, co robi i dowodem tego jest, że dziecko po dwóch miesiącach grania grało 8, 9 do 9,5 godziny w ciągu jednego dnia. I nie można go było odgonić? Tak, grał z przyjemnością. A wieczorem jeszcze, jak leciały w telewizji już fakty, to on się siostrzyce potrafił chwalić, jak on pięknie się dzisiaj nauczył jakiegoś utworu, czy etiutki, czy mazurka Chopina, którego rozczytywał w czwartym miesiącu grania na fortepianie. Mazurka bedurowego Chopina. Sam rozczytywał, czyta nuty w dwóch kluczach, dwoma rękami. To jest niesamowite. A czy Wiktor ma jeszcze jakieś inne zainteresowania poza muzyką? No, ma ogromne zainteresowanie, bo chodzi od 3 miesięcy na szachę. No i profesor od szachów powiedział, że naprawdę jest niesamowicie uzdolniony i również w kierunku
No, muzyka, szachy, to myślę, że to idzie. Idzie fantastyczny, razem w parze. Tak, wspaniale. Fantastyczny rozwój dziecka. Mnie ciekawi, bo pan muzykuje, a w ogóle jak historia muzykowania w rodzinie wygląda? Czy to tak się przekazuje z pokolenia na pokolenie, czy to tak można zacząć w pewnym momencie? No, historia w mojej rodzinie jest tylko z mojej strony. Mając 7 lat usiadłem do wiolonczeli i już się od niej nie odrywałem. Ciężko mnie było oderwać, bo 8-9 godzin, tak jak mój Wiktorek przy fortepianie. Mając 10 lat zacząłem koncertować i no, mogę powiedzieć, że przekoncertowałem cały świat. Jestem po Akademii Wiedeńskiej, ukończonej z wyróżnieniem. Po prostu, jakie pan ma marzenia związane? Jakby pan chciał, żeby się ta droga muzyczna potoczyła Wiktora? Czy on będzie miał na to wpływ, czy dopóki nie będzie zdecydowany, będzie pan nim kierował? No ja będę na pewno nim kierował, bo jest jeszcze za malutki i jak będzie miał lat 10-11, to można dopiero powiedzieć, że wtedy będzie mógł sam coś podjąć, tak? I to, że na pewno mi podziękuje, na przykład tak jak była historia Igora Ojstracha, który w ogóle nie chciał grać na skrzypcach. I tata a bardzo, bardzo lubił jeść. No i jego tatuś mówił: tak, syneczku, jak chcesz dostać dobry obiadek, to proszę bardzo, 4 godziny skrzypeczki do rąk i ćwiczysz. Tak nie robi. Dawid, ja tak nie robię, ale to jest właśnie słynna historia. Igor Ojstrach, mając 11 lat i koncertując po całym świecie, podziękował na kolanach swojemu ojcu, że tylko dzięki tobie, bo tak to bym nie grał. No to pan mówi, że Wiktor ma komfortowe warunki, nie trzeba nad nim z batem stać. Nie. Czyli jest większa szansa na wdzięczność. Czasami trzeba, no to się nie da ukryć, bo to jest 6-letnie dziecko. Czasami trzeba, jeżeli w dziecku się odkryje niesamowity talent, to trzeba pielęgnować. Trzeba go pielęgnować, trzeba go zachęcać, trzeba wszystko, co on lubi zrobić. No przejdziemy się samochodem, jak poćwiczysz. No, zweryfikujemy ten wywiad z artystą. Czy Wiktor już udziela wywiadów? Tak, krótkich wywiadów udzielał, bo ponieważ gra 30 kwietnia półfinał w programie Master Be The Music na Polsacie, udzielał paru wywiadów. O której to godzinie będzie? O 20 w sobotę, to jest ostatni półfinałowy. No to trzymamy kciuki, tam trzeba SMS-y też wysyłać? Tak, bardzo prosimy o SMS-y na Wiktorka, jeszcze nie ma numeru, numer będzie podawany przy półfinale. W Polsacie, a proszę Państwa, tak mówimy tutaj o Facebooku, o internecie, że tam będzie można zobaczyć Wiktora, a teraz jest niespodziewany komunikat. Bo na żywo też będzie można zobaczyć Wiktora, tatę. Tato zagra dla nas jeszcze tutaj w studio na wiolonczeli, też Bacha, tak? Tak, Ave Maria Bacha, to co mój synek mi po miesiącu junior i senior zagrają razem. A teraz niespodzianka, mówimy wyraźnie, powtarzamy, że w sobotę w katedrze o godzinie 17 jest msza, a o 18 rozpoczyna się koncert z cyklu Muzyka dla ucha i ducha i na początku tego koncertu wystąpią panowie Sommerowie. Prawda? Tak jest. Potwierdzamy. Potwierdzamy i zapraszamy. Proszę powiedzieć, co zagracie. Wszystkich zapraszam. Wiktor zagra już na organach właśnie preludium Bacha, które dzisiaj wstępnie zagrał przy audycji radiowej. Później Ave Maria Gunoda i na koniec ja zagram przepiękną sarabandę z trzeciej suity Jana Sebastiana Bacha, napisaną na wiolonczele solo. To wszystko jutro w katedrze. Pamiętajcie, o 18:00. Proszę się zameldować. Wstęp wolny. I na pewno warto przyjść, bo to być może niepowtarzalna okazja. Niepowtarzalna, no bo ja nie wiem. Ja pierwszy raz w życiu mam kontakt z 6-latkiem grającym Bacha, że tak powiem. I to tak grającym. Ucieka mi to słowo. Jak oni to mówią, że... Przypomni ci się pewnie na koniec. Później mi się przypomni. Ale jest takie slangowe określenie młodzieżowe. Wymiata. Coś... Wymiata. Jolanta, jesteś na bieżąco. YouTube Bacha po prostu. Chciałbym jeszcze serdecznie zaprosić na YouTube, gdzie występ Wiktora w Polsacie jest zarejestrowany. Wiktor Sommer, YouTube. Po prostu pisać i powiedzmy, że Wiktor urodził się w Kołobrzegu? Nie, w Kołobrzegu się nie urodził. Gdzie się urodził Wiktor? Wiktor się urodził w Warszawie.
Warszawiak tylko o brzegu. Tak. Ale a tego, przejmiemy go. Tak, tak. Warszawa po nie ilu zapomni. Latach można przejąć, jak myślisz? Przejmiemy go z całym, bo to pod wpływem Studia Bałtyk to wszystko się dzieje. Przez zasiedzenie go przejmiemy. Przez zasiedzenie. Tak. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. O godzinie 11. Tak, jest pan gotowy? Poprosimy jeszcze. Bardzo proszę. Żeby... Specjalnie dla państwa w Studiu Bałtyk. Gunot, Ave Maria, wiolonczela i klawisze, czyli tutaj w tej sytuacji brzmienie organowe, grają dwaj panowie Sommer. Zapamiętajcie to nazwisko, proszę. Państwo na...